obejrzeć i kupić podczas aukcji nowej sztuki. To, w jaki sposób te prace zostały dobrane, to wydarzyło się zupełnie spontanicznie. Są to prace różnych artystów, zupełnie, można powiedzieć, różne, a jednocześnie tworzą razem taką spójną całość. I do tego we wnętrzu dążymy, żeby stworzona przez nas kompozycja była spójna. To, w jaki sposób możemy to uzyskać, to jest dobranie na przykład pod kątem kolorystyki danego obrazu i tego, jak on się wpisuje w resztę wnętrza. Motywem przewodnim jest ta szarość, geometria i możemy spojrzeć na to jak na kompozycję, gdzie widoczne są też plany koloru. I to, co projektant wnętrza może zaproponować, to jest stworzenie takiej bardzo spokojnej bazy, która nie będzie odwracała uwagi od tych obrazów. Na przykład szara czy biała ściana. Możemy też pokusić się tutaj o taką białą cegłę. To też będzie doskonałe tło dla tych obrazów. I to, co możemy jeszcze zrobić, to jest wyjść poza obraz. Czyli to, co dzieje się na obrazie, wyprowadzić troszkę do wnętrza. Czyli w formie koloru tego pomarańczu na przykład, który możemy odnaleźć na poduszce, która leży na kanapie. To, co się wydarzy tak naprawdę, kiedy stworzymy tę całość, to jest unikalna jakość. To jest coś, co będzie możliwe, wydarzy się tylko w tym wnętrzu, z tymi obrazami i z tymi ludźmi, którzy będą w tym wnętrzu mieszkać.